Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Teraz, kiedy zapoznaliśmy się z hodowlą gołębi u kolegi Mariusza, kolegów Mariusza i Sławomira Sasińskich, kiedy poznaliśmy, jak lotują, jakie mają sukcesy, jakie mają gołębie w rozpłodzie, teraz mamy do zaprezentowania kolegom gołębie młode, które oni przeznaczyli w tym sezonie na sprzedaż. Ile tych gołębi, Mariusz, macie? 21 jest. 21, tutaj mamy w tych klatkach troszeczkę mniej, chyba nie dużo mniej wcale, ale chcemy tutaj o kilku takich przynajmniej gołębiach takich, które warte są uwagi, są to wszystkie przy takiej ilości są warte uwagi, bo hodowla nie jest liczna, a te gołębie są wartościowe, co udowadniają swoimi wynikami. Teraz kolega Mariusz trzyma w ręku gołębia o numerze jakim? To jest numer PR0272-1734-14. To jest samiec, samica? Samica będzie, niebieska. Jest to córka tego mojego Słowaka od Waldka Piszczały 4988, czyli jest to półsiostra tego gołębia 12130, co w tym roku 6 nagród zdobył, i tej samicy najlepszej z okręgu 176. I Słowak był parowany na samicy Geringsa, wnuczkę Witekopa. To jest taki gołąb, tego samicie, które masz więcej czy mniej, a w tych tego... No tak, no po myślę, że po połowie będzie. Tak, prawie po pół, zobaczymy. Też są gołębie są starsze. Trzecim, czwartym, piątym. Czyli one już praktycznie, jak ktoś zakupi, od razu może do rozpłodu je praktycznie. Jak ktoś zakupi, to na przyszły rok śmiało do rozpłodu może. Od razu te może mieć. Czyli młodymi po tych gołębiach w przyszłym roku będzie mógł lotować. Dokładnie. Dobrze. Tutaj widzę też, tak jak zobaczmy, tak jak ktoś to oglądał poprzednie filmy o hodowli, to wie, że takich gołębi kolorowych nie spotkamy. Tutaj tego pstrego, to stanowi tutaj bardzo mało tych gołębi. Jest nawet pstrych u kolegów Sławomira i Mariusza. Tutaj mamy samego Mariusza, gdzie tata? W pracy. W pracy. Tutaj mamy samiczkę o numerze 3348. To też będzie samica. Jest to córka brata Faraona, czyli od Rainera Putmana, gołąb o numerze 359. To jest pełny brat Faraona. Naparowane na gołębie od Gastona 221. Gastona van de Wovers. Tak, tak. Jest staruszka, przecież jest starsza, już ma trzylotka do końca do zrzucenia. To są gołębie, które ty przygotowywałeś wcześniej na aukcję, czy to jakiś taki ostatni lęk, To są gołębie z tych najlepszych moich gołębi rozpłodowych. To wszystkie gołębie są z gołębi rozpłodowych. Nie ma żadnego gołębia z wdowców. Jaka cena wywoławcza tego gołębia u nas będzie? Cena wywoławcza będzie od 500 zł. Od 500 zł. Będziemy teraz obserwować, jak te gołębie będą schodzić, jakie zainteresowanie, to zobaczymy. Teraz samiczka, którą teraz masz w ręku. Teraz samiczka, która jest w ręku, to jest o numerze 3333. I ona jest też już ma dwa lotka do zrzucenia. To jest córka Samsona 12782 od Waldka Piszczały. I tam naparowane są na Carboniego, na 3767 samiczkę, tam od Carboniego. A na dole matką tej samiczki jest córka Pirlo, czyli tego mojego najlepszego rozpłodowego, i Geringsa samicy, wnuczki, podwójnej wnuczki Witekop Sylwester. Te gołębie rozpłodowe, o których wspomina kolega Mariusz w poprzedniej naszej części, przy gołębiach rozpłodowych, jak jesteśmy, będziemy mogli sobie tam zobaczyć podczas prezentacji tutaj w tej hodowli. Teraz mamy też kolejną samiczkę, tak? To będzie samczyk. Aha, bo tu nie masz tak podzielone samce, samice, tylko po prostu wszystkie razem. Wszystkie są razem. No, tutaj wertujemy, szukamy. To szukamy, muszę numer znaleźć dokładnie. No. 3478. Jest to samczyk. Po samicy od księdza Kostorza z gołębi Vandenabele, 100% gołębie Vandenabele, a ojcem tego gołębia jest od Teodora Jappe DV46, też z gołębi Vandenabele Razileo Horemans. Tutaj jeszcze tak patrzę bordowo, tutaj księdza Jerzego później poprosimy, żeby może tak nawet w przyszłości tutaj zobaczył, bo u góry mamy z 7-10, tak? To jest Teodor Jappe? Tak, to jest Teodor Jappe. A to nie, to Kostosz rozpisał. Kostosz jest na dole. Teodor Jappe to masz chyba tam bez, nie wpisane, bo co, nie dostałeś do dowodu tam? Znaczy nie, od Teodor Jappe jeszcze gołębie są nie wpisane. Aha, one były w fazie testu, musiały być przetestowane i dopiero... Ale oryginał załączony będzie na pewno przy aukcji. Też pstry. 34-15. Jaka płeć mniej więcej?
No, samica. Samica. Teraz znajdziemy rudą. Ale na rodowodzie widzę, nie masz poznaczanej płci. No to nic, trzeba będzie... Ja to zaznaczę. Tu jest akurat zaznaczona, że to jest samica. Mhm. I to jest tak, córka 136, czyli tego mojego najlepszego rozpłodowego gołębia Pirlo. Mhm. Po tym właśnie? Tak. Po tym. I ta samiczka 526 było, jest u Waldka Piszczały teraz. Ona... Faraon Pitmana, to widzimy tutaj. To jest faraon i córka faraona, 10150, taka pstra samiczka. To jest 136, to jest ojciec 12078 z Giewontu, tego co był w zeszłym roku pierwszy, drugi i piątym asem był. I na dole też widzę, jest jeszcze i z gołębi Engelsa. Tak, bo tutaj kolega Waldek, Waldek połączył faraona na doktor Florian i ja mam z tego połączenia tą samiczkę 10150. Mhm. Ten faraon widzimy Rainera Pitmana, który był Waldka w Piszczałej w hodowli. On się wywodził, tak jak tutaj wspominał, to jest taki inbred na Finekę 5000, tak. Mhm. Posynie Finekę i Powniczkę. Tym 151, tu zobaczmy, ten to jest bardzo znany rozpłodowiec Ferworta. To jest gołąb, który wydał naprawdę wiele wspaniałych lotników. Chyba nawet Piotra Jebelewicza, z tego co pamiętam, on też tam występuje w tych takich znanych tutaj gołębiach, które w Mistrzostwie Polski jako jednymi z najlepszych lotników w Polsce w roku były. Nie pamiętam którym teraz, ale tam można to sobie zweryfikować. Tutaj mamy samczyka 3463. Jest to syn mojego tego najlepszego, mojego rozpłodowego Pirlo. Tego Pirlo też tam właśnie widzieliśmy. Mariusz nam tutaj pokaże. To jest syn tego mojego gołębia rozpłodowego 356. Naparowany na 261 cyrkę Montoya. Od Christiana Baka. Tutaj jak mówiłem, z tej Montoi to jest najlepszy lotnik teraz w kategorii maraton w Łodzi 2.24 ma wladany. Ten Montoya co u mnie był, wnuk, to jest trójka, to jest ojciec i dziadek sześciu najlepszych lotników okręgu w 2014-2015 roku. Mhm. Widzimy, o. Tutaj jeszcze pokażmy tego gołębia może, tak, rodowód już widzimy, a rodowód sobie zobaczymy, tak, ten trochę większy taki jest. Tak, to jest samczyk. Ma cztery lotka jeszcze do zrzucenia, też już starszy. Trochę taki silny się wyrywa. Teraz widzimy go, bo numerze 3463 końcowy. 3463. A ma numer oddziału 0282. Trzcianka, tak? Trzcianka. Do wymówienia łatwa nazwa. Tak. Teraz samiczka chyba będzie niebieska taka, tak? 3372. To jest niebieska samica. Na nią tutaj jeszcze nie mamy rodowodu, ale do aukcji będzie dostarczony. Przeznaczyłem ją na aukcję, to jest tak, po 857 od Rolanda i Denisa Faber, czyli to jest wnuczka 655, prawnuczka 655 asa i prawnuczka 557, to taki imbred był. I naparowane ode mnie na córkę tego mojego najlepszego rozpłodowego Pirlo. Tak, samice o numerze 12213 z 2016. Tak, u ciebie już uhodowana. Tak, u mnie wyhodowana. I tam był Pirlo naparowany na samicę Geringsa, wnuczkę Dekopa. I też samiczka już ma dwa lotka do zrzucenia. Fajnie poskładana samica. Mocno silne plecy. Podobanie to skrzydło. Tych gołębi jest 21, tak? Tak, tak, ale wszystkich nie będziemy pokazywać, ale one mają podobne pochodzenie, co są z reguły te najlepsze gołębie rozpłodowe, sparowane z sobą. I tylko jeszcze zwróćmy uwagę, że to są nie tylko po tych rozpłodowych podstawowych, ale po tych gołębiach, które kolega już mając informację, że się bardzo dobrze spisują, wycofywał się do rozpłodu, wstawiał i po tych gołębiach właśnie te gołębie już się też potomstwo ich sprawdzało. Tak, tutaj mamy samicę numerze 3431. Niebieska taka. Niebieska. Zaraz ją pokażemy. Jest to córka 8484 od Waldka Piszczały. Czyli to jest brat olimpijczyka 3707 i półbrat olimpijki 3731. To jest też faraon parowany jako już dziadek, a tutaj 8140 to jest olimpijczyk od Waldka z Carbonich. A na dole jest samica Gastona, imbred. Też wnuczka. Oryginał, siostra tak. Super Gastona. Tak, to jest imbred i znaczy, i też na gołębie Flora Engelsa. Tam już Gaston miał gołębie Flora Engelsa u siebie wparowany. Ale już pokażę. Engelsa sobie. To znamy, 231, jest jego syn 178, bardzo znane gołębie. 231 to tutaj właśnie jest uwadka parowany na faraon. Znaczy gołęb z tej linii. Z tej linii, tak. Powiedzmy, bo 231 to już gołąb
bo tutaj w Polsce ten wypadek Nowak w Prudniku kiedyś jeszcze miał z 2000, albo z 2001 roku syna 231 razy samice 584. To były bardzo dobre gołębie, one się tutaj często sprawdzają, zwłaszcza do krzyżówek. Christian Bach z Antwerpii też te gołębie posiadał. Tu mamy samiczkę 3454. Znajdziemy jej dowód. Mamy. I tutaj tak samo, taka sama sytuacja jak w moich 100% jest gołąb Gastona 230, czyli prawnuk dwa razy prawnuk, i tutaj dalej też jest Kasbole, bo to jest half-brother Kim. I parowany na samiczkę 80-81 od Waldka Piszczały, to jest Imret na Olimpijczyki, bo tutaj jest tak, Messi, czyli ten jego 37-07, parowany na samiczkę 37-31 i znowu tutaj już parowany na tą parę ze Słowaka. Tutaj jest siostra Słowaka, nie? Ten Słowak to jest ten PLOL, ten olimpijski, tak? Nie, tutaj nie. Jest... tu jest ta para, co u mnie jest 49-88, co już tutaj dzieci i wnuki jego super latają, nie? I to jest teraz 4 razy Imbret tutaj jest na olimpijczyki od Waldka Piszczały. To samica 80-81. Zobaczmy to przy takim systemie, że dokładnie rodowody do każdego gołębia dostawia, takie rodowody daje, nieważne ile go kosztuje, zawsze taki rodowód kiedy mamy, to tak jak świętej pamięci kolega Stanisław Krzyżak wspominał, mówi, bez rodowodów rzeczywiście gołębiem dolatać, ale praca hodowlana bez tego znajomości utrudniona. Niemożliwa wręcz praktycznie. No. Tutaj nawet zobaczmy, kiedy takie gołębie jak kolega Mariusz nabywał od kolegi Waldka Piszczały. No my tutaj sobie już nie będziemy już Waldkowi tutaj wkopywać, ale powiemy, że rozmawialiśmy, właśnie Waldek je sprzedawał. Często zawsze rodowody to było nie dlatego tam, że Boże, do Waldka, żeby się nie obraził. Później to oczywiście to zapisujemy numery, ale w momencie, kiedy my mamy ten rodowód od razu i mamy te rodowody rodziców nawet, czy znamy pochodzenie, to nam później dużo, dużo łatwiej jest też i u siebie stworzyć to pochodzenie, ale dopatrzyć się, z czego to leci. Tych czołowych właśnie gołębi. Tak, tutaj u kolegi Waldka to można było zadzwonić po 2-3 latach i nie było problemu ze sprawdzeniem, z czego tego tak, musimy wychodzić. Oczywiście. Ale no lepiej jak jest rodowód, bo wtedy widać, że jest po kolei, trzeba dzwonić i pytać. Ważne, co można sprawdzać, nie? To jest mamy samczyk 3416, nakrapiany. Tak, i również jest to samiec z 84-84. I to jest znowu syn 81-40 Carboniego, czyli olimpijczyka, parowany na Faraona. I tutaj jest samiczka od Gastona, siostra Super Gastona. Jest dwa gołębie z tej samej pary, będą na aukcji. Tylko już tu jest samczyk. Dobrze. Dwa lotka do zrzucenia. To tak mamy właśnie pokrótce omówiono większość tych gołębi, które tutaj kolega ma. I chyba to już będzie ostatni taki ciemny, bardziej nakrapiany troszeczkę, bo te więcej, które pokazywaliśmy, to były w większości niebieskie, lekko nakrapiane, a teraz takiego mamy, co bardziej nakrapiany jest, ale to ciągle jest gołąb też nakrapiany i tu mamy... Tak, to jest samiczka będzie, o numerze 3424. Też na czwartym roku. Tak, to jest Teodor Japę, linia olimpijczyków Wolfgang Merupera 231-44 razy Leo Hreman z Olimpiady 003. No i Waldek Piszczała widzę na dole. Na dole tradycyjnie Waldek Piszczała, samica numerze 31-39. Jest to znowu córka z Samsona, od Rainera Pitmana 521, naparowana na siostrę olimpijki w kategorii B od Wieszka Młota. Samson 003, kolegi Wiesława Mota, pokaż jeszcze od kolegi Wiesława Mota, też z olimpijczyków. Też, to jest siostra olimpijczyki olimpijki w kategorii B, co było. Czyli widzimy gołębie naprawdę o bardzo, bardzo dobrym pochodzeniu, co potwierdzają zresztą tutaj te lotniki u kolegi Mariusza i Sławu, u kolegów Mariusza i Sławomira. To, że poskonamy, to dobry. Mamy jeszcze tutaj gołębia o numerze 3455. Tak. I to jest pełny, znaczy to jest pół... Też Japę widzę, bo nie ma u góry wypełnionego rodowodu. Japę, tak, to jest 44, czyli ojciec tej mojej najlepszej lotniczki z okręgu. Naparowany na drugą córkę Słowaka. Czyli tak. Połączenie tej najlepszej lotniczki 176, to tutaj zamiast po prostu tej samicy była samica 12798. A tu jest już druga córka Słowaka. I znowu tutaj na dole samica od Waldka Piszczały 12780. A też po Rainera Pitmana? Od Rainera Pitmana z Kopmana, z Milady od Szaleńca.
i naparowane na cyrkę analiz. Tylko nie, ten na dole to był Degnera, ten, ten Beste tak. Damein, to Watka Piszczały, to pochodziła ojcem był właśnie od Rainera Pittmana, a na dole był Antona Degnera. I z Degnera, którego poczekaj. Z Milady. Tak. Z Milady od tego, od Degnera, tak. Widzimy tak. Antona Degnera, on tam te gołębie też kiedyś tam miał. Czyli jest to tutaj, bo to samczyk będzie, jest to prawdopodobnie samczyk, chociaż nie, to samiczka będzie. Samica. Może powiedzmy młody gołąb. No, będzie samica chyba. I ten. I to jest półsiostra do tej mojej olimpijki. Znaczy do tej mojej samicy 176 z 15 roku. Tutaj tych gołębi nie jest aż tak dużo, 21 sztuk. 21. To będzie każdy mógł sobie szczegółowo się zapoznać z nimi. Rodowody są. Ty sam rodowody rodziców też tam udostępniasz do tego? W sensie, że będą skany dorobione? Znaczy mogę zrobić no, skany. No to dorobmy skany, bo wtedy będzie łatwo. I zdjęcia, wtedy można. Będzie można sobie tutaj zobaczyć. No i co, ostatniego zaprezentujemy jeszcze? Ostatniego. Zobaczymy. Ostatniego gołębia niebieskiego to samiec chyba, co? 34-23 samczyk. Niebieski. Niebieski. 34-23. Tradycyjnie niebieski. Tak, i teraz widzę rozwód wypełniony, czyli na pewno nie będzie to derapę u góry, tylko. Nie, to jest East Coast, Gaston, czyli Gaston Vandevover, też imbred na Casboera i parowany tutaj już dalej jest Flo Engels. I oczywiście Waldemar Piszczała. Tak, tylko że tutaj ta samiczka 96-47 to jest faraona wnuk. Prawnuk. Wnuk faraona. 84-84. No tak, tak, dobrze, dobrze. Naparowany na córkę faraona. Mhm. To jest taki imbred u mnie zostawiony do hodowli, nie? Mhm. I 34-24 to jest samczyk na piątym lotku, już troszeczkę 3 do końca. Także śmiało można je będzie parować w przyszłym roku. I młodymi próbować walczyć. Także dziękujemy bardzo. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej licytacji. Szczegółowo będzie można się z każdym rodowodem i gołębiem, zdjęciem zobaczyć oczywiście jak to jest u nas na ręce. Gołębie są przeselekcjonowane pod względem... Szczepione były? Szczepione były, tak. Były szczepione na Paramyxo. Są kuracje jakieś miały robione? Kuracje tak, na tricho, bo tradycyjnie teraz miały zrobioną kurację na tricho i teraz dostałem Atem Fry z awimicinem na drogi oddechowe. Gołębie są tak przebrane pod względem budowy. Myślę, że tutaj nie będzie żadnego, który się nie będzie podobał, ktoś kupi. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji gołębi kolegów Mariusza i Sławomira Sasińskich. Do zobaczenia, dobry lot!